Program Music Masterclass skierowany jest do wybitnych artystów. Jedynym ograniczeniem jest u nas wiek, to znaczy dopuszczamy artystów pełnoletnich. I naszym zadaniem jest nagranie w ramach programu singla, który będziemy promować, którym otoczymy naszych stypendystów opieką marketingową. A kluczem do tego wszystkiego jest praca z najlepszymi specjalistami na rynku, zarówno w branży muzycznej, czyli takiej trochę bardziej technicznej, ale także mistrzami, którzy są już artystami z dużym bagażem i z dużym doświadczeniem scenicznym. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie programu, ponieważ uznaliśmy, że chcielibyśmy wesprzeć młodych artystów w tej chwili przy tych wszystkich wydarzeniach, które się dzieją na rynku. To znaczy mamy pandemię, ona w bardzo dużym jednak procencie utrudnia funkcjonowanie młodym artystom, którzy nie zawsze mają zaplecze finansowe, które umożliwia im i promocję ich samych i ich twórczości, ale też możliwości koncertowe. W związku z czym jest to inicjatywa, która umożliwia nam uaktywnienie ich na scenach, ale też przygotowanie ich na ten moment, kiedy już wszystko ruszy i będziemy mogli bardziej my jako publiczność łaknąć tych nowych, zdolnych artystów na rynku muzycznym. Sukces osiąga się w tych czasach jakby z tego poziomu pierwotnego, czyli z tego paliwa, którym jest pasja, z tego, że chcemy muzykować, mówię o swojej dziedzinie, że chcemy coś zrobić, że chcemy opowiedzieć świat przez pryzmat swoich doświadczeń, po swojemu, w sposób indywidualny, nasz. I jak się robi karierę, to jest dodatek. Oczywiście, niewątpliwie takie programy jak na przykład program, w którym biorę z przyjemnością udział, Music Masterclass, może troszeczkę przyspieszyć ten proces w takim sensie, że osoby szczególnie zdolne mogą zostać zauważone i my mentorzy, jeszcze dziwnie się czuję, jak jestem mentorem, ale niech będzie. My mentorzy możemy pomóc w wielu rzeczach, by nie wyważać drzwi już otwartych, to jest raz. Dwa, że cała machina organizacyjna może ułatwić pewne działania, takie jak właśnie ten wydanie singla. No, wiadomo, że żyjemy w czasach, w których nie jest łatwo dotrzeć do widza, do słuchacza. I te wszystkie mechanizmy mogą pomóc w tym. Natomiast kluczem do wszystkiego jest, chcesz zrobić karierę, traktuj poważnie to, co robisz, pracuj nad tym z miłością i pasją.